Siemano, witajcie. Witam Was w drugim odcinku moich morsowych wojaży. Dzisiaj przybyliśmy do niesamowicie historycznego miasta. Zaczniemy takim troszeczkę żartem. Witam Was w miejscowości, gdzie znajduje się najstarsze Tesco w Polsce. Witamy, witamy, jest ekipa. Pozdrawiamy, ekipa ma jakąś nazwę? Morsy się bogi. Ja tutaj obiecałem wywiad z kobietą. O ja nie, ale ja muszę. Gosia jest medialna. Dobrze, ja mam takie pytanie, od jak dawna istnieje grupa? Oj, grupa istnieje od 9 lat. 8-9 lat, tak? Jestem najstarszy. No ale wywiad z kobietą. A co wy tu robicie? Gosia jest pierwszą tutaj kobietą. Takie pytanie, macie jakiś taki wachlarz, jeżeli chodzi o liczność grupy? Od do tak mniej więcej takiej stałej grupy. Od 20 do 100. Od 20 do 100, ale tak... Może 100 nie, no 50. Ale 60 osób jest. 60 osób jest. Rozumiem. Następne pytanie, tylko tutaj, czy macie też jakieś wyjazdy? Wyjazdy do Lopie, Borco. Wszędzie też. I do Bastolisława, i do Żuków, i... Gubin, to jest Szwecji, powiedzcie. Morszynek, życia, do Rzymia jeździ. Czyli jak to morsy, jak się uda, to jedziemy gdzie indziej. Jasne, tak, do przyjaciół. Uwielbiam zadawać to pytanie, czy jest... Jest szansa na to, że grupa, nie wiem, odwoła zajęcia, czy nie, czy choćby nie. Padało, choćby nie. Nie, nie, nie ma takiej opcji, nie. Bez względu na pogodę, bez względu na pogodę, jak lód jest, to się kupie. Nawet kolega mówi, jak lód jest, to się kupiemy. Ale to jest chyba właśnie najfajniejsze, nie? Jeżeli można. A kto jest odpowiedzialny za rąbanie przerębla? To jest pytanie. Wszyscy, kto pierwszy, to pierwszy to nadszy. Mamy się kiedy, mamy pijemy też. Mamy pijemy, mamy pijemy, mamy pijemy. Kobiety też pijemy, znają lód.
Super. Mieli żadne. Super. Słuchajcie, jak w najlepszy sposób zachęcić takich ludzi, którzy nie mieli jeszcze z tym styczności, żeby jednak spróbowali? Macie jakiś taki złoty kolek? Mamy. Chodźcie do nas! Chodźcie do nas! I zobaczcie, co się dzieje, Udało się, weszło. Że tutaj są, to może się skuszą, nie? No. Słuchajcie, tak jest, od patrzenia. Mam taką prośbę, bo to pójdzie w świat dalej. Pozdrówcie całą resztę. Pozdrawiamy! Morsy się bodzi, pozdrawiają. Trzymajcie się. Morsy się bodzi, pozdrawiają cały świat. Tak się bawi, się bodzi. Podsumowujemy drugi odcinek. Wyjeżdżamy teraz ze Świebodzina. No, wyjechaliśmy przed chwileczką. Żartobliwie nazywanego czasami Rio de Świebodzineiro. Super było, fajnie, świetna ekipa. Pierwszy raz widziałem nie rytuał, ale taki oni to nazywają reset. Po wyjściu z wody robią sobie okolicznościową fotkę, żeby za chwilę wejść z powrotem i zanurzyć głowę. Świetne, chcieli mnie namówić na to, ale nie, ja się jeszcze nie czuję. Jeszcze troszeczkę morsowania na pewno przede mną, zanim podejmę taką próbę, ale podejmę na pewno, bardzo fajnie, korci mnie to. Co tu mogę powiedzieć? Słuchajcie, wielka prośba do was, do ludzi z tutaj lubuskie, zachodniopomorskie, którzy mnie oglądają. Jeżeli chcecie, żebym do was przyjechał, wyślijcie mi proszę wiadomość, dajcie namiary, bardzo chętnie bym się wybrał. Mam kilka grup przed już w kalendarzu zapisanych, do których się wybiorę. Ale wiadomo, że jeszcze troszeczkę na pewno temperatura dopisze morsowaniu. Więc jeżeli chcecie, żebym do was przyjechał, napiszcie do mnie. U mnie na profilu znajduje się zarówno link do mojego konta na Facebooku, jak i do mojego konta na Instagramie. Jest chyba nawet link do mojego maila. Więc wyślijcie mi taką wiadomość, jeżeli chcecie, żebym do was przyjechał. Prośba również do osób, które oglądają mnie, bo są zaciekawione morsowaniem. Słuchajcie, macie pytania, napiszcie do mnie pytania, bo będę robił odcinek z doświadczonym morsem i wasze pytania będę mógł zadać akurat jemu, żeby na nie odpowiedział. Taki odcineczek też mam w planach, żeby zrobić dla osób, które jeszcze nie wchodziły do wody. No, żeby dużo nie nawijać, podsumowując, dziękuję wam za to, że jesteście ze mną. Jeżeli macie możliwość, wysyłajcie ten materiał mój dalej po znajomych, którzy może ja ich akurat zarażę, żeby też zaczęli morsować i tak dalej. I na koniec śmieszna historia, którą obiecałem nie mówić. Moja żona bardziej zmarzła ode mnie, nie wchodząc dzisiaj do wody. Znaczy w ogóle jeszcze nie morsowała, więc... No ale zmarzła bardziej ode mnie. Tak więc tak miałem nie mówić, tak więc nie mówię, nie? Dziękuję kochani, że jesteście ze mną. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Trzymajcie się, elo!